zdążyłem dodać. Znajdujemy się w Luksorze, około 800 km od Kairu. Przyjechaliśmy tutaj dziś rano po całonocnej jeździe, która trwała około 13 godzin. W tej chwili filmuję bardzo stare ruiny. Na ich temat za chwilę dowiem się szczegółów od przewodnika. Grupa poszła już znacznie dalej. Panorama na starożytny Luksor sprzed naszej ery. Tam za tymi ruinami znajduje się miasto. Natomiast tutaj mi cholera nieszczęśliwie zatrzymał się autokar, ale widać mi. Wszyscy jesteśmy? To poczekamy jeszcze. Tak stąd. Ale raczej ciągnione na saniach, ponieważ z wyjątkiem rydwanów bojowych Egipcjanie koła nie stosowali. Aż do świątyni w Karnaku. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Czyli świątynia owa jej początki, widzą prawa i w miejscu w tym stały dwa takie obeliski. Jeden wytargowali od rządzącego Egiptem władcy Francuzi. Przewieźli go do Paryża. Obelisk. Przytłaczająca jest ta ilość zabytków w Luksorze. Chciałoby się kręcić wszystko, ale nie starczy taśmy. Tak to wygląda. To jest świąt. To wszystkie te zdjęcia w Luksorze. W tej chwili kręcone są w świątyni Amona. Świątynia ta powstała około chyba 1500 lat przed naszą erą. Słaby jestem z historii. Wcześniej filmowany widok wieczorem. Zaraz włączę godzinę. Tędy Łódź Słońca wyjeżdżała. W dalszym ciągu wylot drogi Łodzi Boga Słońca od strony wewnętrznej. Widok na pylon. Każdy z faraonów dobudowywał część poświęconą sobie. Jest to ogrom. Droga Łodzi Boga Słońca. Nie wiem, czy to ujęcie mi się powiedzie, jako że już jest głucha, głęboka noc. No ale widok jest niepowtarzalny. Luksor by night. Nie wiem, czy to jest widoczne, ale wśród tych starych, 4000 ruin widać
XIII-wieczny meczet. Stylów tutaj było mnóstwo. W ciągu wieków każdy doklejał różne rzeczy. Postarano się to wszystko zniszczyć, pozostawiając ten meczet. Się do Karnaku. Właśnie grupa maszeruje. Po drugiej stronie zaczynają się już obszary pustynne. To wszystko czeka na potencjalnych klientów. Faluki, którymi można sobie zrobić wycieczki po Nilu. My idziemy w kierunku. No to jadziem na Bielanę. Zdjęcia wykonywane zjadącej faluki, dlatego mogą być poruszone. Ale bardzo ładny widok na przyległy brzeg. Roślinność i pustynia. Zapomniałem dodać, jest to już kaseta numer 2, Luxor, maszerujemy szlakiem Arki Boga Słońca. Właściwie to już nie jest Luxor, a Karnak, miejscowość bardzo przybliżona do Luxoru, w zasadzie jej dzielnica chyba. Przewodnik nam się rozchorował po wczorajszej kolacji, w związku z tym nie ma nam kto tłumaczyć droga Sfinksów z Luxoru aż do Karnaku. A to, wbrew pozorom, są budowle już całkiem współczesne. Tak w tej chwili mieszkają, podejrzewam, że jedni z bogatszych Arabów. Nie da się ukryć, ja tutaj też jestem. Poprzednie ujęcie wykonywała Ewa, zapomniałem zaznaczyć, że zespół świątyń, który teraz zwiedzamy, ma około 1800 metrów długości i około kilometra szerokości. Wszystko to jest prawie że młode, z okresu średniego państwa egipskiego, to znaczy 1000-1500 lat przed naszą erą. Każdy z faraonów miał zwyczaj doklejania czegoś swojego. Chciał zaznaczyć swoją obecność, budował ku czci swojej różne budowle. Ona znajduje powierzchnię 6000 metrów kwadratowych. Jest to tak olbrzymia powierzchnia, że mogła być z powodzeniem zniszczyć katedra Notre Dame. I proszę zobaczyć, jak to wystawiono szale kościelowe. Najwyższe kolumny to będą dominujące na obu świątyni, te pośrodku. Mały pejzażyk teraz na kręcinie. Nie wiem już na jakim dziedzińcu. To wyposażenie chyba nie służy do budowy piramid, ewentualnie świątyń. Jestem daleko od przewodniczki. Przewodnik, jak wcześniej mówiłem, leży chory. Babka, którego zastępuje na ogół, zajmuje się udostępnieniem nam miejsc, kupnią biletu, zapewnieniem transportu.
No i siłą rzeczy musi teraz spełnić również obowiązki przewodnika. Jest to już druga kaseta, zacząłem kręcenie w Luksorze. Teraz to jest cały czas zespół Świątyń w Karnaku. Coś niesamowitego, jest to tak rozległe, że no siłą rzeczy nie jestem w stanie wszystkiego nakręcić. Poza tym oprócz atrakcji typu antycznego. Widzicie, piękna roślinność. Eukaliptusy, palmy. Znajdujemy się przy żuczku, przy skarabeuszu, którego koniecznie trzeba po czymś poklepać, aby dorobić się dzieci. Ewa, zdaje się, klepie go obustronnie. Musi mieć większą gwarancję. Co tam zrobiłeś? A więc pan... O właśnie. Proszę Państwa, rozumiem, że już To jest zdjęcie kręcone z fiakra. Wracamy do Luksoru. Zakończyliśmy zwiedzanie Karnaku, wróciliśmy do Luksoru, odłączyliśmy się zewką od grupy i samodzielnie przemierzamy Luksor orientalnymi uliczkami, zaułkami, gdzie czasami w ogóle Europejczyka nie widać, a spotkać można tylko takie no dosyć specyficzne twarze. Perspektywa na taką jedną z typowych ulic arabskich. Te zdjęcia robię przy dworcu w Luksorze. Kierunek do naszego hotelu. Sami jesteśmy również dlatego, że nasz przewodnik, który zna tutaj wszystkie lokale, no, wspólnie ze swoją partnerką poszli wczoraj na obiad i tak się skruli, że dzisiaj ona ledwie łazi, a on do tej pory leży w hotelu. Z polecenia Ewki mam filmować rodzajowy obrazek. Na siłę naciągnięto nas do piekarni. Teraz muszę wytwarzać się bułeczki. A? Ale nie, tak na wierzchu, jak to.